Proszę Państwa, no ja nie wiem, czy nam tutaj to nie grozi śmiercią. Mam no plecaczek z tyłu, jestem przygotowana, plecaczek mam. Idę w kierunku, tu po lewej mamy ten czerwony dach, dachówka nad drzewami, polonistyka, tutaj plac. Proszę Państwa, Kazimierzocki, a tutaj Uszarytek w przedszkole i tutaj papież mieszkał, gdy otwierał Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1999, to możemy to wszystko przeczytać. No to gdyby wiedział ten papież, co tu oni wyprawiają w tej bibliotece, by się przewrócił. Gości, witamy. Proszę Państwa, 11 czerwca 1999 roku Jan Paweł II podczas swojej siódmej wizyty apostolskiej w ojczyźnie nawiedził ten dom. No to już to, przypominamy sobie, ta siódma pielgrzymka apostolska, ulica Dobra, znowu pod światło, ale to z tej strony, proszę Państwa, nic się nie stało. Taryfa myśli, że nas zabierze, że my opłacimy, że my zapłacimy. A my tu chcemy, proszę Państwa, o papieżu mówić, że jest ulica jaka? Dobra. Byście Państwo wiedzieli, że na Dobrej 127, 118 i 105, proszę Państwa. No, no i inne. Zaruszamy, ulica Dobra, piękne ogrody wiszące, semiramidy, tylko że ogrody semiramidy babilońskiej przypominają nam starożytny Babilon, metropolię, wielką metropolię, z czego korzystał też pod natchnieniem pisząc Apokalipsę apostoł Jan, ostatni z żyjących apostołów Jezusa Chrystusa, pisał Apokalipsę i użył tej nazwy Babilon, czyli Babilon Wielki, oczywiście Babilon Wielki, jako imperium religii fałszywych, nie mocarstwo rzymskie, nie świeckie, nie polityczne, ponieważ w starożytnym Babilonie, gdybyśmy tak zaczęli studiować, tutaj studenci o tym nie będą czytać Biblii, tu nie będą czytać, są ciemni, są ślepi i głupi, jak to Jezus do faryzeuszy, kształconych przecież niezmiernie ludzi powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Czyli ten starożytny Babilon to 57 aż świątyń, to były naprawdę wielkie świątynie, jak Pałac Kultury Stalina i Lenina, nie ten, który jest, ale ten, który miał być na Placu Trzech Krzyży. Tak Państwo tego nie wiecie, to byście się mogli Państwo czego dowiedzieć.